Cześć, witam Was bardzo serdecznie 10 grudnia 2024 roku i powiem Wam, że ten rajd Świętego Mikołaja coraz bardziej mi się podoba. A to dlatego, że wczoraj dostaliśmy kolejny mocny spadek, który mimo tego, że na wykresie Bitcoina wygląda, że jest dużo słabszy od poprzedniego, to tym razem altcoiny odczuły go dużo mocniej. A dlaczego? No po prostu ten pierwszy zjazd, który był właśnie tutaj na Bitcoinie, no to altcoiny trzymały się dosyć fajnie. Praktycznie wtedy nie zareagowały, a nawet niektóre wyszły na dużo lepszy plus. Natomiast wczorajszy wieczorny zjazd, który na Bitcoinie był tylko do 94 150 dolarów, to na altcoinach porobił wyniki dwucyfrowe, więc dzisiaj sobie zobaczymy kilka altcoinów. Nie będziemy przeglądać wszystkich, ale dzisiaj naprawdę jest spora promocja na niektóre zakupy. Zobaczymy sobie, jak niektóre altcoiny poleciały. Dodatkowo zerkniemy sobie tak ogólnie na indeksy, no bo indeksy sugerują, jakby też chciały w końcu odreagować, więc indeksy też mogą wyglądać bardzo spadkowo w nadchodzących dniach, więc to jest dosyć ciekawa sytuacja. Do towarów nie będziemy sobie zaglądać, bo towary wyglądają zaskakująco. Co dobrze. Większość tutaj surowców, jak złoto, srebro, platyna, miedź, wszystko dzisiaj ładnie na zielono, więc widać, że surowce mają się naprawdę dobrze, więc do towarów może zerkniemy sobie jutro, więc dzisiaj ogólnie zobaczymy sobie na końcu tylko indeksy, no i oczywiście wskaźniki, newsy, oczywiście związane z tym spadkiem, który był wczoraj wieczorem, więc na spokojnie sobie wszystko przejrzymy. Warto wspomnieć, że w tym podczas tego tygodnia świątecznego, czyli od 23 do 27 prawdopodobnie nie będzie w ogóle filmów na YouTubie. Chcę sobie odpocząć z rodziną. Będę oczywiście dostępny cały czas na Discordzie i będę wrzucał też różne wpisy na X-ie, więc tutaj się nic kompletnie nie zmieni. Tradować również mam zamiar, tylko po prostu nie będę przyjeżdżał do biura, nie będę nagrywał filmów, chyba że naprawdę tak mocno mnie rodzina zirytuje, że będę chciał przyjechać sobie trochę odreagować i posiedzieć w biurze. Może złożę sobie jakieś Lego i nagram przy okazji dla Was jakiś film, więc niewykluczone, że coś powstanie, ale już teraz Was nastawiam, że w tym tygodniu świątecznym prawdopodobnie nie będzie żadnych nagrań, więc oczywiście zapraszam Was wszystkich na Twittera, zapraszam Was wszystkich na Discorda, bo jeszcze zostało kilka miejsc, też już nie będę więcej tutaj robił slotów, wystarczy nam osób na Discordzie, chyba że ktoś faktycznie zrezygnuje i slot się zwolni, a Was oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania, bo pamiętajcie, to napędza tutaj algorytm na YouTubie, dzięki czemu filmy trafiają do coraz większej publiczności, no i mi też wtedy bardziej chce się nagrywać, szczególnie, że ja to nagrywam z samego rana, abyście rano jeszcze przed pracą mieli takie szybkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatnich 24 godzinach, a wydarzyło się naprawdę sporo, więc bez zbędnego przeciągania lećmy sobie zobaczyć do CoinMarketCap, gdzie Bitcoin w ostatnich 24 godzinach 2% na minusie, a Ethereum prawie 5%, więc widać Ethereum traci tutaj dużo, dużo mocniej. Największy wzrost zaliczył MOVE, prawie 43% zysku, a największy spadek zaliczył PopCat, ponad 21,5%. Warto spojrzeć też do wskaźników Maximusa. Ja wczoraj to nie tylko wrzucałem właśnie na Discorda, wrzuciłem to również na Twittera. Tuż przed tym spadkiem, który był właśnie na Bitcoinie, bardzo dużo Bitcoinów odleciało tutaj z giełd, wyleciało dosłownie na zewnętrzne portfele. No i nie było to tak mało, jakby mogło nam się wydawać, bo aż 9 tysięcy bitcoinów tutaj wyparowało. Stablecoiny w miarę tutaj na równym poziomie. Tak jak wy wczoraj pisaliście w komentarzach, będę tylko wrzucał wskaźniki tutaj z MaxDaty w momencie, kiedy coś się dzieje, więc taki odpływ myślę, że warto tutaj odnotować. Lećmy dalej, wskaźnik strachu i chciwości.
Mimo tych mocnych zawirowań poziom 78, czyli taki sam jak wczoraj, no i mamy cały czas ekstremalną chciwość. Natomiast mocno się pozmieniało tutaj na wskaźniku Altcoin Season Index, gdzie spadliśmy do poziomu 67 i teraz nasuwa nam się od razu pytanie, czy to już koniec Altcoin Season? No oczywiście, że nie. Pamiętajcie, że ten wskaźnik jest cały czas tutaj w miarę elastyczny. No i myślę, że tutaj dużo się będzie zmieniało w następnych tygodniach. Niektórzy mówią, że będzie Altcoin Season trwał kilka miesięcy, niektórzy kilka tygodni, a niektórzy w ogóle jakoś średnio podchodzą do tego Altcoin Season, bardziej patrzą tutaj przez pryzmat ETF-ów i tego, co się dzieje na Bitcoinie. Również na instytucje, które planują prawdopodobnie wchodzić, jak chociażby Amazon czy Microsoft, więc dużo wyjaśni się właśnie w tym tygodniu. No, ale my lecimy dalej, zobaczmy sobie mapę likwidacji. No tutaj widać, że polikwidowało nam trochę tych zleceń, ale nie robi to takiego wrażenia, jak nie zobaczymy tego w liczbach. No i już wskakujemy sobie na zakładkę z liczbami. No i teraz trzymajcie się mocno fotela, bo zlikwidowało w ostatnich 24 godzinach ponad 580 tysięcy pozycji na dźwigni na łączną kwotę 1,75 miliarda dolarów. Tak, samych longów było ponad 1,5 miliarda dolarów, a shortów zlikwidowało zaledwie 188 milionów. Wiem, że na pewno spora część osób, która była w shortach, jest dosyć mocno zarobiona, ale pamiętajcie, było trzeba wychodzić w odpowiednim momencie, a czasami to tak szybko idzie, że człowiek potrafi być jak zahipnotyzowany przed monitorem. No i warto wspomnieć oczywiście o największej likwidacji, największego longa, który był na Binance i była to oczywiście pozycja Ethereum do USDT na prawie 20 milionów dolarów. Tak, 20 milionów dolarów zlikwidowane na jednej pozycji. No myślę, że tutaj będą cały czas jakieś spore rekordy, no bo bardzo dużo nowych, szczególnie osób, widząc i słysząc, co się mówi w mediach, że Bitcoin teraz tylko i wyłącznie już lecimy na 150 tysięcy, po prostu ładuje się na dużych dźwigniach, no i później taki jeden zrzut potrafi wyczyścić naprawdę sporo, no i jak widzimy, wyczyścił ponad 580 tysięcy pozycji na dźwigni, więc naprawdę grubo, mimo tego, że ETF-y na mocnym plusie. No i lećmy sobie zobaczyć ETF-y, które na Bitcoinie kupiły wczoraj za 479 milionów dolarów, natomiast Ethereum zostało zakupione za prawie 150 milionów dolarów, więc widać, ETF-y cały czas kupują, tutaj od ponad tygodnia w ogóle nic nie jest sprzedawane, no a mimo tego cena Bitcoina robi tutaj dosyć mocne fikołki. No i lecimy sobie teraz zobaczyć trzy artykuły, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy artykuł na bitcoin.com. Sprzedaj wszystko. Peter Schiff wzywa Bidena do porzucenia amerykańskich rezerw bitcoinów przed powrotem Donalda Trumpa. Więc tutaj mamy dosyć ciekawy artykuł. Zachęcam Was jak najbardziej do przeczytania. Lećmy do artykułu numer 2. Dlaczego altcoiny są dzisiaj w dół? Dobre pytanie. Myślę, że tutaj warto przeczytać ten artykuł, szczególnie, że on skupia się głównie właśnie na altcoinach, na Ethereum, na Solanie, XRP, BNB i Doge'u, więc tutaj warto go sobie również przeczytać. No i oczywiście krypto, krwawa łaźnia, 1,5 miliarda dolarów zlikwidowane, gdy Bitcoin spada do 94 tysięcy dolarów. Ten artykuł również wrzucę Wam w opisie pod filmem, zachęcam Was jak najbardziej tutaj do przeczytania tych artykułów, no ale teraz lećmy sobie już do wykresów i zobaczmy, jak to wszystko wyglądało i czy warto się przejmować tym, co się wczoraj na Bitcoinie stało. No i myślę, że na Bitcoinie nie warto się tym tak przejąć. Porównajcie sobie te zjazdy, które były tutaj ostatnio, czyli na przełomie między 5 a 6 grudnia. Tutaj dostaliśmy z czwartku na piątek dosyć mocny ten
zjazd, gdzie zaliczyliśmy 90 500. Oczywiście na różnych giełdach różnie tutaj powybijało te dołki, no ale chodzi mi właśnie o proporcje. Zobaczcie sobie, jak nisko zjechaliśmy w porównaniu do tego wczorajszego zjazdu, gdzie zjechaliśmy na 94 150, oczywiście około. I tutaj warto zwrócić uwagę, no, że Bitcoin praktycznie zaliczył może połowę tego zjazdu. No ale przejdźmy sobie teraz do Ethereum. No i zobaczcie sobie, to jest ten zjazd, który był właśnie na przełomie czwartku i piątku. A zobaczcie sobie ten zjazd, który był wczoraj. Czyli widać, że altcoiny tutaj dużo mocniej oberwały, gdzie Ethereum spadło tutaj aż na 3,5 tysiąca dolarów. Teraz trochę odreagowuje, ale myślę, że może być tutaj naprawdę w dniu dzisiejszym ciekawie, więc warto uzbroić się w cierpliwość, no i zobaczyć, jak będzie tutaj dalej nam Ethereum reagowało na kolejne poziomy oporu. Myślę, że tutaj nie jest jeszcze koniec. Może wydarzyć się naprawdę sporo, szczególnie jak indeksy spróbują nam się aktywować i trochę też pociągnąć za sobą niektóre rynki. Lećmy tutaj dalej, przejrzymy sobie tak na szybko, bo oczywiście nie ma co analizować za mocno po takich zjazdach. Trzeba poczekać, aż tutaj wykresy nam się uspokoją, ale tu na przykład na Ethereum widzimy, że bardzo fajnie ta strefa między 3,5 tysiąca a 3555 działa bardzo dobrze. I my wczoraj nawet na Discordzie rozmawialiśmy o tym, że nawet warto w takich sytuacjach, jak po tym ostatnim spadku, ustawić się z jakimś małym longiem, chociaż na małej dźwigni, ale na takich poziomach dużo niższych, w okolicach najmocniejszych wsparcie, bo to może fajnie dać zarobić. No i tak też tutaj by się stało, więc pamiętajcie, jeżeli mamy tutaj jednak mocne tendencje, że jesteśmy naprawdę tutaj przy rozpędzonym szczycie hossy, że tutaj próbujemy jeszcze iść dalej na 120, 130, a może i 150 tysięcy, no to pamiętajcie, że pieniądze nie biorą się znikąd i takie czyszczenie przelewarowanych pozycji to jest norma. Osoby nowe mogą być w szoku, ale te osoby, które już tutaj trochę dłużej są w rynku, pamiętają poprzednią, a nawet dwie hossy do tyłu, no to wiedzą, że takie sytuacje to jest naprawdę rzecz normalna, więc tutaj ja bym na razie nie był mocno zdziwiony, tylko czekał na kolejne takie strzały w dół, które mogą być w najbliższych tygodniach. Lećmy dalej, zobaczmy sobie, jak poradził sobie AVAX. AVAX też był dosyć ciekawym miejscu, no i zaliczył swoje wsparcie na 41 dolarów i 19 centów. Praktycznie zaliczył dwukrotnie, no i póki co utrzymuje się w okolicy 45 dolarów 50 centów. Ja w AVAXa aktualnie nie próbuję rozgrywać, nie próbuję tutaj longować ani shortować. Z ciekawości patrzę sobie, bo chętnie bym tutaj jeszcze sobie coś z AVAXa dokupił, nawet tutaj w okolicy poniżej 40 dolarów. Myślę, że jest to jeszcze jak najbardziej do zaliczenia. Lećmy zobaczyć sobie Litecoina, który ostatnio miał bardzo mocne wzrosty, no i te wzrosty bardzo szybko zostały wycofane, no i zaliczyliśmy 103 dolary i 71 centów, no ale tutaj widać, że bardzo mocno zadziałał ten poziom wsparcia, no i pomalutku dobijamy już tutaj do kolejnego oporu na 116 dolarów 16 centów, no i myślę, że tu rozegra się dosyć ciekawa walka o utrzymanie dalszych wzrostów. Myślę, że jest szansa spora tutaj na przebicie tego oporu, później odpowiedni retest, tak samo jak to miało miejsce tutaj na początku grudnia, gdzie przebiliśmy, zrobił nam się retest i poleciliśmy na ponad 146 dolarów, więc to jest jak najbardziej jeszcze do zrobienia. Zobaczmy sobie od razu XRP, które również ostatnio po tej mocnej fali wzrostów utrzymało się na poziomie powyżej 2 dolarów i przy tym wczorajszym zjeździe altcoinowym zaliczyło dokładnie poziom 2 dolarów, no i dostaliśmy odbicie, więc póki co utrzymujemy się powyżej tych 2 dolarów, no ale pamiętajcie, że tutaj jeszcze może być naprawdę ciekawie, szczególnie, że tu
troszkę nam próbuje wykres iść spadkowo od tego swojego ATH w okolicy 2,90. Myślę, że tu, jeżeli przebijemy 2,65, może być szansa na kolejne ATH. Póki co ja na XRP dalej bym się nastawiał, że jeszcze spróbujemy się osunąć i myślę, że w najbliższych tygodniach jeszcze zobaczymy 2 dolary za XRP, więc myślę, że warto poczekać. Lećmy dalej. Kolejnym coinem, którego ja bardzo mocno tutaj obserwuję, jest NIR Protocol, który aktualnie 6 dolarów i 60 niecałe 4 centy. NIR Protocol bardzo fajnie zareagował na swoje jedne z najmocniejszych wsparć tutaj na wykresie, czyli 6 dolarów. No i faktycznie odbijamy dosyć mocno i z tych 6 dolarów już zyskujemy praktycznie fajny procent, bo znajdujemy się 63 centy wyżej. Myślę, że tutaj jest spora szansa właśnie po takim reteście tego poziomu na bardzo szybkie odreagowanie nawet do 7,65. A tylko pytanie, czy damy radę przebić właśnie ten kolejny opór, który jest ustawiony właśnie na wykresie. Myślę, że tutaj altcoiny mogą pokazać bardzo fajną siłę, ale pamiętajcie, kolejne zejście, które może być, może mocno po raz kolejny rozjechać alty, no bo teraz wygląda to dosyć ciekawie. Tutaj świeci nam się praktycznie połowa na zielono, połowa na czerwono, no ale wczoraj przy tym zjeździe robiły się tutaj naprawdę gigantyczne dwucyfrowe spadki, gdzie spadek o 20% to był praktycznie taki light. Lećmy dalej, zobaczmy sobie teraz Solanę. Solana aktualnie 218 dolarów. No i Solana wyglądała tutaj trochę gorzej. Solana przebiła właśnie to wsparcie na 217 dolarów. No i poleciliśmy przetestować aż 203 dolary. No ale na szczęście z tego poziomu odbiliśmy. No i aktualnie utrzymujemy się powyżej tego żółtego wsparcia właśnie na 217 dolarów 23 centy. Więc póki co teraz można być spokojnym. Ja czekam, aż Solana tutaj przebije 261 dolarów 78 centów, bo to jest fajny poziom, żebyśmy tutaj rozpoczęli takie prawdziwe, spektakularne wzrosty, które mam nadzieję, że już niedługo nadejdą. Więc myślę, że Solana nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, chociaż od praktycznie kilku tygodni no wygląda bardzo słabo, no i od momentu, kiedy odbiła się właśnie od 262 dolarów, no wygląda, jakby chciała jeszcze trochę zaliczyć zjazdu. No i zobaczmy sobie teraz na szybko indeksy, które wyglądają, żeby tutaj faktycznie chciały zrobić jakąś fajną korektę. S&P chociażby po zaliczeniu 6100 punktów, no wygląda fajnie spadkowo. Myślę, że do poziomu 6000 może nam się tutaj jeszcze dzisiaj osunąć, no iż poziom 6000 punktów będzie tutaj kluczowym. Indeks Dow Jones również spadkowo, ale tutaj dosyć ciekawie, no bo przebił swoje wsparcie na 44485 punktów i aktualnie 44401, więc czekamy tutaj na otwarcie rynków. No i zobaczmy sobie Nasdaqa, który również wczoraj zaliczył delikatny zjazd z 21660 punktów do poziomu 21418, więc myślę, że tu zjazd nawet na 21254 jest jak najbardziej dzisiaj do zrobienia. No i na koniec DAX, który również wygląda bardzo spadkowo. DAX, mimo tego, że tutaj faktycznie od jakiegoś czasu cały czas rośnie, no i wybija kolejne ATH, no to dzisiaj liczę na zjazd poniżej nawet 20100 punktów, więc trzymam kciuki, czekam na to, co się tam wydarzy. No i na koniec zobaczmy sobie jeszcze China 50, która wczoraj z poziomu 13352 punktów zaliczyła bardzo mocny wzrost na 14400 punktów. No i
dostajemy w dniu dzisiejszym regularny tutaj spadek, więc to może również pociągnąć za sobą europejskie i amerykańskie rynki. Więc tutaj wiem, że na Discordzie niektórzy rozgrywali China 50, więc są na pewno zadowoleni, zarobieni. Ja osobiście odpuściłem, no i czekam tutaj na wystartowanie rynków europejskich. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, bo większość osób, która ogląda moje materiały, nie subskrybuje kanału, a ja bym chciał, żeby te materiały trafiały do jak największej liczby osób. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra i pamiętajcie o zabezpieczaniu pozycji, aby Was nie wywiozło, tak jak wywiozło ponad 50 tysięcy osób na dźwigni. Dzięki, do jutra, hej!